Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Podstawy projektowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Ilość stylów, w jakich obecnie są urządzane ogrody, przyprawia o zawrót głowy. Możemy wyróżnić ich tyle, ilu jest projektantów terenów zieleni. W tym natłoku da się wyodrębnić kilka podstawowych stylów ogrodowych: są to styl formalny, styl nowoczesny, styl wiejski, styl kolonialny, styl śródziemnomorski, styl dalekowschodni. Styl formalny jest geometryczny, elegancki, regularny i symetryczny. Elementami ogrodu formalnego są geometryczne stawy odbijające symetrię kompozycji, szpalery, które wytyczają osie widokowe, symetrycznie cięte żywopłoty, rośliny, które rosną tylko w wyznaczonych dla nich miejscach. Styl nowoczesny. Charakterystyczną cechą nowoczesnych ogrodów jest prostota linii kompozycji oraz rzeźbiarskie ukształtowanie przestrzeni. Kształty zarówno przestrzenne, jak i dwuwymiarowe są proste i geometryczne albo swobodne i naturalne. Ogród w tym stylu jest miejscem aktywnego wypoczynku. Styl wiejski jest to styl, którego charakterystyczną cechą jest przypadkowość. Charakter nadają mu np. niedbale postawione meble, bujna roślinność, swobodne kompozycje drzew i krzewów, rabaty ograniczone kamiennym murkiem. Duże znaczenie w kompozycji ma tutaj specyfika i nastrój miejsca, w którym ogród jest położony. Pod pozorną przypadkowością ma się kryć jednak wspólna idea, to jest podobne barwy i faktury głównych elementów całości, takich jak ogrodzenia czy mury budynków. Styl kolonialny swojski, komfortowy, uporządkowany. Cechuje go wygoda, spokój, łagodna harmonia i związek z krajobrazem. W układzie ogrodu widać ślady stylu regularnego. Strzyżone żywopłoty, szpalery, mury z łukami, ale kompozycja jest bardziej swobodna. Podkreślają to naturalne materiały, m.in. drewniane podesty, nawierzchnia złupanego kamienia oraz drewniane i kamienne rzeźby. Styl śródziemnomorski. Białe mury, strzeliste rośliny, kwiaty o intensywnych barwach. Mocne kontrasty pomiędzy światłem a cieniem, na tle których widać wyraziste kształty przedmiotów wyposażenia ogrodu. Mała architektura to altany, pergole, drewniane ławeczki oraz dekoracje w postaci glinianych donic i dzbanów. Na wierzchnie wyłożone są żwirem płytami z piaskowca i terakotą. Styl dalekowschodni jest inspirowany Japonią, Chinami oraz Koreą. Góry i skały mają w nim przedstawiać szkielet ziemi, a woda symbolizować życie natury. Woda prowadzona jest w formie strumieni i rzek. Z zamaskowanym początkiem i końcem, co symbolizuje nieskończoność lub połączenie z innym światem. Wnętrza ogrodu przedzielane są bramami, które stanowią symboliczne przejścia do różnych przestrzeni. W murach ogrodu istotne są rozmaite przejścia. Całość sprawia wrażenie kontrolowanego spokoju, pieczołowitej pielęgnacji, wytchnienia. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej